Tam był takie kino, było bajka? Czy... Nie, no był kino 1 maj. Jakie o, 1 maj, no to blisko, 1 maj. No i teraz jest sklep i to Carrefour, nie, bo gdzieś oszedł do Carrefoura i ja mówię, chodź tutaj. A to w tym Carrefourze to byłoby już taniej tam na rogu niż tam w tym 1 maj. Państwo zobaczą, herbatka, cieniutka jak tego, nic nie waży. 6,90. Do tych torebek to jest 25. Ale Państwo zobaczą, nic nie waży, cieniutkie. Wstyd. Także ktoś dziaduje i żebrze. No jak tak można? Skoro kupują, no to można. Stoją te saszetki, nikt nie kupuje. A ja ile? Mówi, że 20? 25, nie 20. A ja mam 32. No. To powinno być 60, powinno być 50, nie dam 32. Niedokładane, niedziadowane, bo to będzie 31 zawsze. Także wszyscy kradną, proszę Państwa, w Warszawie. Nie ma ludzi uczciwych i to wszyscy chodzą do kościoła. Chodzą na mszę, potem idą ze mszy i co robią? No to dlatego świadkowie Jehowy zawsze mówili z Biblii, cytując, że po owocach poznacie ich, że dobre drzewo rodzi dobre owoce, a złe drzewo rodzi złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe dobrych. Także po owocach rozpoznacie ich. Także proszę Państwa, kradną, jak nie wiem, wszyscy. I to w taki sposób niesmaczny, bo ja uważam, żeby kogoś oszukać, to można i artystycznie, można i kabaretowo, i gust jakiś, i smacznie. Ale nie tak bezczelnie, proszę Państwa. No. Potem dlatego jest kara Boża, że człowiek jest, jak to mówią, monsterem staje się, czyli jakimś dinozaurem, że jak są nieuczciwi w autobu, leci ba, siada Bóg przed tobą na siedzeniu, także ty już nie możesz usiąść, bo i ona nie patrzy się w twoją stronę, tylko siedzi już, jedzie dalej. Także to jest coś okropnego, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Koncita, Barbie, Baby Langström Extra. Ile chciwości, ile pazerności, ile podłości jest w całym tym systemie, w tym wszystkim. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Tutaj tak Miterek Zabłocka z Lublina, takie różne tematy kontrowersyjne, proszę Państwa, że ten temu to, a że ten tam temu, no, że takie są skandale. No wiecie Państwo, kultura i tak pojechała już dawno do Wrocławia, tu nie ma kultury. Wrocław, europejską stolicą kultury. I chociaż nas tam nigdy nie było, może w tym Wrocławiu, to może tego lata Państwo się wybiorą. Tysiące imprez. Tutaj też niby są takie imprezy, ale proszę Państwa, w galerii całkiem biała. Też ostatnio był wernisaż, bardzo ciekawy wernisaż, seksuologiczny. To więc ludzi nie proszono na górę, proszę nie wchodzić, bo zejdą artyści. No i zeszła babka, tam parę osób i zaprosiło nas na górę. Dlaczego to było lepiej być osobą zaproszoną, proszę Państwa? Dlatego, że tam był seks i męski i taki. I człowiek, gdyby sam wszedł tam, to byłoby źle, bo by to źle o nim świadczyło, ale że ktoś go zaprosił, no to już jest inaczej, prawda, dwóch winnych. A przepraszam bardzo, a po co iść tam w ogóle, jak ciebie kusi diabeł, prawda? To są dwie osoby czy trzy, jak ciebie diabeł kusi? Dwie. No to więc człowiek ma swój mózg i może powiedzieć też nie. No, także proszę Państwa, taka wystawa seksuologiczna, która się nazywa Hard Rock Romantic Boys, WS. O. Hard Rock Romantic Boys. I tam niektórzy to przebierani, ci, którzy biorą udział w tej wystawie, poprzebierani, proszę Państwa, jak z kosmosu, ale chodziło też o to, że oni się troszeczkę może chcieli pokazać, może się troszeczkę chcieli wywyższyć, bo tam jedna to miała taki kapelusz, a drugi to miał na ramionach jakieś takie, jak się bańki stawia kiedyś przeciwko grypie,
takie coś nosił na tym. Także ciekawe i nieciekawe, no i ten Wiesław Przybyłowicz stał, mówi, przecież tu nic nie ma. Ja mówię, no tu nic nie ma, ale zaraz coś jeszcze, drzwi się otworzą i tam następny pokój, bo tam takie bankieciki robią i tam pełno było wina i tam kawa i herbata i nic oczywiście poza tym, aha, były winogrona, były, nie, to źle chyba mówię, tam nie było żadnych winogron, to myśmy były tutaj na Podskarbińskiej i Wiesław Przybyłowicz mówi tak, na Podskarbińskiej były amatorki, bo to były takie babki, staruszki też i taki dorobek i bardzo ładnie namalowane i wyraziście, a tutaj mają się w galerii całkiem biała, nie wiadomo za kogo i mówi gówno, mówi tu nic nie ma, ja mówię Wiesiu, jest performance, zamknij jadaczkę, jak chciałeś też wypić lampkę wina, no to poczekaj. On mówi, ja tu byłem kilka razy, jak byłeś kilka razy, to przecież wiesz, że zapraszają do następnego pokoju. To jest galeria Azerbejdżanu, proszę Państwa. I tam też ci, którzy prowadzą, tam goście tacy przychodzą o takich twarzach, takich niecodziennych, niepolskich. Oni po prostu nam przeszkadzają tutaj i męczą, tak męczą, bo dzisiaj ta Zabłocka nie ma ciekawego jakiegoś programu, bo facet, ten co gada, tak dudni i czuje, że coś nam tutaj przeszkadza. Także proszę Państwa, jak Państwo chcą, to możecie zawsze zobaczyć te wystawy. hardrockws.romanticboys. No i takie różne www.galeriabardzobiała.pl, fb.com, galeria bardzo biała, office@bardzobiała.eu. Z telefonem można. Poniedziałek, piątek od 12 do 18 jestem wolny. Wspólna 61. A w następnym jest następna galeria, ale tamta jest jakaś taka nieciekawa, niegościnna, raz wernisaż, to w ogóle jakiś taki nieudany był. No, Bartek Jarmoliński, Paweł Korbus, Sebastian Krok, Paweł Łyjak, no i takie Głupot, Zero Woman, Sixa, 19%, Bartek Jarmoliński, no takie wiecie Państwo. Czyli nareszcie Warszawa wznosi się może na jakiś wyższy poziom kulturowy, może proszę Państwa prześcignie Wrocław, to raczej nie, ale może Bacieczki prześcignie, czy ja nie wiem, jak jakąś inną nazwę wymyśleć, takie kiedyś pojechałyśmy głosić pod Suwałkami, proszę Państwa, to była nazwa wsi Bakaniuki i tam jedna siostra mówi, o, tutaj są Bakaniuki i żeśmy wszyscy w śmiech, Bakaniuki, na Bakaniuki. No i żeśmy pojechały na Bakaniuki. Także Warszawa równoważy się z jakimiś tam Bakaniukami, Bakaniuki, no bo to wiecie Państwo, jak na brukselskiej 23 staruszka miała taką wystawę, no nawet nie była zła ta wystawa, ja wiem, ale tam było mało ludzi. Dlaczego było mało ludzi? Ludzie weszli i wyszli. No bo zwykle na wernisażu to jest jakaś część artystyczna, oprawa, są jakieś ciasteczka, są jakieś wina nawet. A to wino było, stało na barku, ale tylko jak artystka dała kartkę. Tak więc Halina Polonistka, 45 lat doświadczenia na Jagiellońskiej. Polonistka, która zresztą od 2 lat tylko chodzi na wernisaż. Ja mówię, Halina, gdzie ty była? I ona poszła do tej babki, ja mówię, idź Halina, tobie to na pewno da, bo widzę, że jak ona wydziela. I tej Halinie też nie chciała dać. Bo to tylko dla wybranych gości i tak dalej. No to jak już coś takiego powiedziała, no to już nieładnie, no nieładnie, hała, jak już, lepiej, żeby nic nie mówiła, że dla wybranych gości, ale widzicie Państwo, bardzo chętnie się to mówi, że dla wybranych gości i nie wiem, czy to kto co czuje, ale to jest chamstwo do kwadratu wtedy się robi, jak ona mówi, że już dla wybranych gości, albo że dla artystów, to no to wtedy ona dzieli, że tu artystka, a tu nie artystka, a to przepraszam bardzo, jeżeli sztuka jest dla ludzi, to jeżeli ludzie mają odebrać to muszą też być takimi samymi artystami, jak i ta artystka, żeby na fali być, żeby odebrać coś, sztukę. Ktoś dla kogoś tworzy, to jeżeli ktoś ma to odbierać, to musi mieć taki sam poziom intelektualny. Przepraszam bardzo, może ona już tych obrazów z 50 robiła, może w prawe ma dobrą, no ale zrozumieć każdy może, nawet dziecko chyba zrozumie, jak matka czy ojciec mówi. Prawda? No to ja o tym mówię właśnie. Także proszę Państwa, no takie są śmiechy, że cały świat kulturowy z tej Warszawy się śmieje. Kulturalny też.